Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy mówili o bardziej praktycznych zagadnieniach niż teoretycznych i opowiem Państwu o tym, czy prezes spółki, czy też ogólnie rzecz ujmując, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ogłosić upadłość konsumencką. Drodzy Państwo, żeby Państwu też nie przekładać od razu informacji praktycznych, niestety muszę troszkę pnudzić teorią i celem przypomnienia, aby móc potem płynnie przejść do kolejnych zagadnień dzisiejszego nagrania, opowiem Państwu o tym, jakie są warunki ogłoszenia upadłości. Po pierwsze, dłużnik musi być osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej i tutaj mamy jakby ścisłą korelację z dzisiejszym pytaniem, a zatem czy członek zarządu spółki z może ogłosić upadłość konsumencką. Otóż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, czy też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale odrębna ustawa przyznaje jej zdolność prawną, która prowadzi działalność gospodarczą. W związku z tym należałoby uznać, iż w przypadku, gdy mamy do czynienia ze spółką z o.o., no to spółka z o.o. de facto prowadzi działalność gospodarczą, a niekoniecznie jej prezes. Także pierwsze kryterium, zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej, co za tym idzie status konsumenta. Druga kwestia to jest oczywiście niewypłacalność. Ta niewypłacalność oznacza utratę zdolności do spłaty wymaganych zobowiązań pieniężnych. Ten temat już był szeroko omawiany, także myślę, że nie ma co go dalej tutaj rozszerzać. Jeżeli dochodzi do tego, że dłużnik nie ma możliwości spłaty wymaganych zobowiązań pieniężnych, no to należy uznać, że jest osobą niewypłacalną, a co za tym idzie spełnia drugie kryterium. Trzecią kwestią, no to jest oczywiście centrum życia. Centrum życia musi mieścić się na terenie kraju. W innym wypadku istnieje podstawa do tego, żeby żalić postanowienie o ewentualnie ogłoszenie upadłości w zakresie właściwości i jurysdykcji polskiego sądu. Także trzy podstawowe warunki: status konsumenta, niewypłacalność i centrum życia na terenie kraju. Konkludując, i myślę, że już poniekąd odpowiedziałem Państwu wcześniej na to pytanie, czy prezes spółki z o.o. może ogłosić upadłość? No to oczywiście może. Prezes spółki z o.o. nie jest osobą, która prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu, jest osobą, która prowadzi spółkę, a przedsiębiorcą w takim wypadku oczywiście będzie spółka z o.o. I co więcej, no, też prowadząc postępowanie upadłościowe jako syndyk, mam do czynienia z osobami, które wciąż piastują tego typu funkcje. Nie jest to formalnie żadną przeszkodą. Niemniej oczywiście no, też ma określone konsekwencje, na przykład w sytuacji takiej, kiedy prezes tejże spółki osiąga określony dochód, aczkolwiek zaznaczę, że nie ma obowiązku takiego, aby prezes taki dochód osiągał, może pełnić swoją funkcję nieodpłatnie, podobnie zresztą jak każdy inny członek zarządu spółki z o.o. Niemniej, jeżeli tego typu dochód w związku z tą funkcją, obojętnie czy to w ramach jakiejś umowy o pracy cywilnoprawnej, czy też pobierając wynagrodzenie tak zwane funkcyjne, musi się liczyć z częściowym zajęciem tego wynagrodzenia. Pada jakby kolejna kwestia, kolejne pytanie dotyczące sfery i to udziałowej, i też sfery zarządczej, no bo tutaj w kontekście spółki z o.o. trzeba pamiętać o tym, że mamy sferę właścicielską i tutaj w kontekście tej sfery właścicielskiej oczywiście należy mówić o udziałowcach i nierzadko jest tak, że udziałowcem konkretnego podmiotu jest oczywiście też jej prezes bądź inny członek zarządu. No i co w takiej sytuacji? Jeżeli mamy do czynienia z prezesem spółki bądź też członkiem zarządu, który ogłasza upadłość konsumencką i jednocześnie posiada udziały w takim podmiocie, no to z uwagi na to, że te udziały stanowią oczywiście określoną wartość pieniężną, są aktywem, które można upłynnić, a co za tym idzie, no wchodzą one do masy upadłości i oczywiście podlegają ewentualnej likwidacji przez syndyka. Także jeżeli mamy do czynienia z osobą, która pełni tylko i wyłącznie funkcję w zarządzie spółki, nie ma jakby możliwości takiej, aby była jednocześnie, czy w ogóle po prostu nie jest oczywiście udziałowcem w spółce, no to nie ma obaw co do tego, że ktokolwiek będzie chciał zajmować, a następnie spieniężać udziały. Jeżeli mamy odwrotną sytuację, jeżeli ten członek zarządu posiada również jakiekolwiek udział w spółce, no to trzeba się liczyć z ewentualnym zajęciem ze strony syndyka, te udziały wchodzą do masy upadłości. No i też w zależności oczywiście od tego, czy są odpowiednie zapisy w
akcie notarialnym, który powoływał do życia spółkę, no to też jakby istnieje określony proceder, jak te ewentualne udziały należałoby później spieniężać, bo może być tak, że w spółce na przykład, że akt notarialny, ta umowa spółki przewiduje na przykład prawo pierwokupu bądź pierwszeństwo nabycia. Także tego typu kwestie należy też mieć na uwadze. Co jest kolejną istotną kwestią w kontekście prezesa spółki, no to muszę Państwu powiedzieć, że też bardzo często, akurat będąc pełnomocnikiem w tych sprawach upadłościowych, widzę sytuacje, w których członkowie zarządu, głównie prezesi, mają do zapłaty jakieś zobowiązania wynikające z faktu tego, że poręczały zobowiązania spółkowe, podpisywały weksle i tego typu sytuacje oczywiście prowadzą do tego, że te osoby fizyczne potem finalnie stają się odpowiedzialne za spłatę danych zobowiązań. Czy tego typu zobowiązania można objąć upadłością konsumencką? Odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. Wszystkie zobowiązania pieniężne, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, podlegają umorzeniu w ramach postępowania upadłościowego. Tutaj oczywiście wyjątkiem będą alimenty, odszkodowania na osobie, kara grzywny bądź inna pieniężna zasądzona przez sąd karny i też wierzytelność celowo pominięta przez dłużnika we wniosku o ogłoszeniu upadłości. A co za tym idzie, jeżeli mamy do czynienia z dłużnikiem, który pełni funkcję w zarządach spółek, obojętnie czy ma udziały, czy ich nie ma, posiada zdolność do tego, żeby wobec niej zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe konsumenckie. Natomiast z tego typu uwagą, iż w sytuacji, kiedy ta osoba posiada udziały w spółce, trzeba się liczyć z tym, że wejdą one do masy upadłości, podobnie jak ewentualne wynagrodzenie, jeżeli jest ono rzeczywiście przez członka zarządu pobierane. Na chwilę obecną myślę, że to tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do kontaktu z naszą kancelarią. Zachęcam też do udostępniania niniejszych treści, które publikuję w ramach kanału na YouTube, a także do subskrypcji.